Dzień dobry, witam Cię na kolejnym, drugim już wykładzie kursu Strunowce. Dzisiaj zajmiemy się już konkretami, to znaczy nie rekonstrukcjami, nie cechami ogólnymi, a grupą strunowców, mianowicie bezczaszkowcami. Zobaczmy zatem, jaki będzie plan naszego spotkania. Otóż po krótkim wstępie przedstawię Ci informacje ogólne o bezczaszkowcach. Później przejdziemy do analizy budowy morfologicznej i anatomicznej. Lancetnika, to jest bardzo, ale to bardzo typowy bezczaszkowiec, a po drodze jeszcze okaże się, że jest to no, bardzo, bardzo typowy strunowiec, w każdym razie taki prymitywny. No dobrze, nie uprzedzajmy faktów, zasygnalizujmy tylko jeszcze, że wykład zakończy standardowy komentarz. A zatem, skoro ustaliliśmy, co trzeba dzisiaj robić, bierzemy się do pracy. Zacznijmy zatem przedstawianie informacji ogólnych dotyczących bezczaszkowców. Otóż jest to niewielka grupa strunowców, licząca raptem 40 gatunków. Bezczaszkowce, czyli po łacinie akrania, są to oczywiście strunowce niższe. Widzimy zatem, iż mają strunę grzbietową, natomiast takie elementy jak czaszka czy kręgosłup, elementy szkieletu, u nich oczywiście nie występują. Ja pokazuję to na naszym diagramie, natomiast dlatego, że znalazłem źródła, nawet podręcznikowe, które de facto bezczaszkowce nazywają też kręgowcami. Dla mnie to są rewelacje. Oczywiście to są informacje nieprawdziwe. W internecie natomiast no, tam już aż roi się od błędów, jeśli chodzi o budowę i klasyfikowanie na tej podstawie grup strunowców, zresztą bezkręgowców także. No dobrze, my wróćmy do bezczaszkowców. Zatem mamy niewielką grupę morskich zwierząt, które mają cechy strunowców, ale jednocześnie są zwierzętami dość prymitywnymi. Bezczaszkowce omówimy na takim wręcz modelowym, znakomitym przykładzie lancetnika Branchiostoma lanceolatum. To niewielkie, kilkucentymetrowe zwierzę. Pan Jacek tutaj przygotował znakomitą recinę, która przypomina taką trochę małą, bezoką rybkę, ale może rzeczywiście bardziej przypomina lancet. Stąd zresztą nazwa. Otóż to zwierzę żyje w strefie dennej przy brzegach Europy i Ameryki Północnej. Większość czasu spędza zagrzebane w piasku, przynajmniej częściowo. Na zewnątrz, co świetnie widać na naszej recinie, wystawia tylko przedni odcinek ciała. Dodam tutaj jeszcze tylko, iż budowę i czynności życiowe lancetnika przedstawimy na modelu wirtualnym. Przejrzyjmy się teraz morfologii i anatomii funkcjonalnej lancetnika. Zwierzęcia, które dość często nazywane jest wręcz modelowym strunowcem. Czy słusznie? Będzie okazja za chwilę się przekonać. Zatem proszę bardzo, zacznijmy od budowy zewnętrznej. Otóż ciało lancetnika jest bezgłowe i bocznie spłaszczone. Osiąga długość w granicach 5-7, niektóre źródła podają 8 cm. I jak już zresztą o tym mówiłem, przypomina nóż chirurgiczny, czyli lancet. Przedni odcinek ciała lancetnika to tak zwany dziób. Zaopatrzony jest on po spodniej stronie w wieniec czułkowatych wyrostków, czyli tak zwanych wąsików. Widać to zarówno na naszym modelu, jak i na rycinie pana Jacka. Idźmy zatem dalej. Otóż wzdłuż ciała lancetnika biegną charakterystyczne fałdy. Grzbietowy, proszę bardzo, a po stronie brzusznej ciągną się dwa fałdy brzuszne. Później pokażę, że są rzeczywiście dwa. W tylnej części ciała fałdy zbiegają się w twór, którym nazwano płetwą ogonową. Zwracam uwagę na cudzysłów. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego on się tutaj pojawił. W budowie zewnętrznej lancetnika można jeszcze zauważyć, iż w tym miejscu znajduje się otwór. On został nazwany otworem atrialnym. Za chwilę wyjaśni się, co to właściwie jest. Wreszcie do tyłu od otworu atrialnego w tym miejscu znajduje się otwór odbytowy. Myślę, że teraz już możemy przejść do analizy budowy wewnętrznej, z tym, że zacznijmy od pokrycia ciała. Zatem powłokę ciała lancetnika tworzy jednowarstwowy, urzęsiony nabłonek, którego komórki są walcowate. Między tymi komórkami występują liczne komórki śluzowe. Wreszcie pod nabłonkiem leży cienka, półprzezroczysta warstwa tkanki łącznej. Z tego powodu powłoka ciała lancetnika często nazywana jest skórą, tym że ostrożnie. Skóra, jeśli mówimy o powłoce ciała, to jest element charakterystyczny dla kręgowców i zewnętrzną warstwę skóry, kręgowców oczywiście, stanowi naskórek, czyli nabłonek wielowarstwowy płaski. Tak więc ostrożnie jeszcze raz z tym sformułowaniem skóra, ale powiedzmy sobie, coś na rzeczy jest. No dobrze, wróćmy do lancetnika i teraz zacznijmy zdejmować właśnie powłokę ciała, czyli nabłonek i warstwę tkanki łącznej. I teraz doskonale widać muskulaturę, znacznie lepiej, chociaż przez półprzeźroczystą powłokę ciała te mięśnie też są widoczne. W każdym razie tutaj widzimy muskulaturę lewej strony ciała. Powiększmy ją sobie, o proszę bardzo. Widać, że tutaj mamy segmenty mięśniowe, to są tak zwane miomery. Proszę bardzo. One mają kształt litery V. Myślę, że każdy wie, w jaką stronę ta litera jest ułożona. Miomery rozdzielone są przegrodami łącznotkankowymi, to są miosepty. A teraz bardzo ciekawa sprawa. Otóż muskulatura lewej i prawej strony ciała nie są położone idealnie symetryczne. Jest niewielkie przesunięcie, dokładnie wielkości połowy szerokości miomeru, czyli po drugiej stronie ciała, miosepta wypadnie tutaj następna tutaj. Jakie to ma znaczenie? Otóż to niewielkie przesunięcie muskulatury powoduje, że lancetnik efektywniej może wyginać ciało na boki. Zatem dzięki skurczom tych mięśni lancetnik esowato wygina ciało na boki i może pokonywać niewielkie dystanse. Z tym, że trzeba sobie tutaj wyraźnie zaznaczyć, że nie należy do wybitnych pływaków. Zresztą mówiłem o tym, że większą część czasu spędza zagrzebany w dnie. Skoro mówimy o budowie wewnętrznej, no to teraz chyba wypadałoby przejść do opisu szkieletu. Zacznijmy więc od tego, że otworzymy sobie naszego lancetnika. Widać tutaj, że. Wewnętrzny szkielet osiowy stanowi struna grzbietowa. Ona się ciągnie aż od przedniego odcinka ciała, to raczej sytuacja nietypowa. I stąd zresztą łacińska nazwa cefalohordata, czyli tłumacząc strunogłowę. Strunę grzbietową, lancetnika, powiększmy sobie ją teraz, o, budują komórki, które kształtem przypominają hokejowy krążek. I te komórki są. Poukładane w taki charakterystyczny sposób. Wyglądają więc trochę jak rulon monet. Komórki struny są silnie uwodnione, tak więc jest to element sprężysty. Mało tego, komórki struny otoczone są łącznotkankową pochewką. I w ten sposób powstaje ten zasadniczy element tworzący szkielet osiowo-oczywiście wewnętrzny. Dodać warto też, iż tkanka łączna otaczająca komórki struny tak naprawdę obejmuje także cewkę nerwową leżącą nieco powyżej, a ponadto wnika między miomery. W końcu to ona tworzy miosepty. Dobrze, jeśli chodzi o szkielet, to jak widać jego konstrukcja jest. Bardzo prosta, możemy więc zostawić go i przejść już do analizy układu pokarmowego. Z tym, że zanim przejdę do układu pokarmowego, to chciałbym zwrócić uwagę na rzecz następującą. Mówiłem o tym, że po stronie brzusznej lancetnik ma dwa wzdłużne fałdy. Tutaj widzimy jeden, tutaj widzimy drugi. I tu jeszcze chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Otóż fałdy powłoki ciała lancetnika, zarówno grzbietowy, jak i brzuszne, i tak zwana płetwa, właśnie ogonowa. Nie mają ani mięśni, ani elementów szkieletowych, zatem nie są prawdziwymi płetwami. Stąd na pewno potrzebne będzie cudzysłów, jeśli te elementy będziemy próbowali opisywać jako płetwy. Wróćmy jednak teraz do układu pokarmowego. Pokazujemy tutaj lancetnika w dwóch ujęciach. Z boku, taki widok bardzo klasyczny, może sobie go wręcz otwórzmy w tej chwili już. Ale pokazujemy także, właśnie, render od strony brzusznej, w takim rzucie ukośnym. Mam nadzieję, że jest to bardzo ciekawy rysunek. O co tutaj chodzi? Otóż lancetnik ma charakterystyczny lejek przedgębowy, to ten z wąsikami, o których wspominałem. Tutaj widać, że lejek jest z rozszerzeniem, też taką. Fałdą powłoki ciała, i on otacza otwór gębowy. Tutaj zatem mamy otwór gębowy. W tym miejscu widać doskonale otwór gębowy, który prowadzi do gardzieli. Zatem pokażmy sobie gardziel. Gardziel jest obszerna. Ona zajmuje ponad jedną trzecią długości całego lancetnika. W bocznych ścianach znajdują się szczeliny skrzelowe. Na naszym modelu jest ich niewiele, ale tak naprawdę w rzeczywistości jest to około 180 par szczelin skrzelowych. Dalej, w brzusznej części gardzieli, później pokażę to dokładniej, a teraz mówię tylko, że w tym miejscu, o, w brzusznej części gardzieli biegnie takie rynienkowate zagłębienie, to jest tak zwany endostyl. Za masywną gardzielą znajduje się krótki odcinek, teraz go właśnie pokazuję, to jest przełyk, który przechodzi w jelito, kończące się otworem odbytowym. Do jelita lancetnika uchodzi taki charakterystyczny uchyłek. To jest twór nieparzysty, taki powiedziałbym palcowaty. Nazwany został uchyłkiem wątrobowym i pełni takie funkcje jak wątroba i trzustka kręgowców. Teraz trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Otóż lancetnik jest filtratorem. Zatem odfiltrowuje zawiesinę, która zawiera niewielkie drobiny pokarmu, napędza je ruchem wąsików do lejka przedgębowego i stamtąd do otworu gębowego, a potem do gardzieli. Zobaczmy teraz, jak ten system działa. Proszę bardzo. Czyli pobieramy wodę i zawiesina jest filtrowana w ten sposób, że cząsteczki pokarmowe zlepiane są przez śluz, który znajduje się w gardzieli, opadają do rynienki endostylu i ponieważ komórki endostylu mają rzęski, przesuwają ten śluz wraz z pokarmem do tyłu. I potem właśnie przez krótki przełyk dostaje się ten pokarm do jelita. Z kolei w jelicie działają enzymy produkowane przez uchyłek wątrobowy. Tak więc konstrukcja, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo prosta, tym niemniej jest to układ już oczywiście dwuotworowy, przetokowy, w którym mamy zróżnicowanie funkcji. Trzeba też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż pokarm filtrowany idzie jakby to powiedzieć endostylem, natomiast woda przechodzi przez szczeliny skrzelowe i trzeba będzie się jej za chwilę w jakiś sposób pozbyć. Z tym, że zanim to zrobimy, ja myślę, że warto byłoby pokazać jeszcze dwie grafiki. Dlatego, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ten cały układ jest skonstruowany. W związku z tym, Pan Jacek przygotował grafiki przedstawiające przekroje poprzeczne przez ciało lancetnika na wysokości, powiedzmy sobie, o tutaj właśnie, gardzieli. A w tym miejscu tak, jesteśmy na wysokości gardzieli, ale tu już jest uchyłek wątrobowy. Widzimy go na rycinie w tym miejscu. Tutaj widać ścianę gardzieli. Widać, że ona jest poprzebijana szczelinami. I pan Jacek to w taki sposób właśnie fajnie zasygnalizował. Natomiast w tym miejscu tutaj widoczny jest endostyl. To jest ta rynienka, do której trafiają zlepione cząstki pokarmu i której to komórki, to znaczy komórki endostylu, przesuwają ten pokarm właśnie do tyłu. Teraz wypadałoby zastanowić się, dokąd trafia woda. Czyli woda trafia do gardzieli i potem przez szczeliny skrzelowe wychodzi z gardzieli dokąd. Nie wychodzi na zewnątrz, tylko wychodzi do takiej komory. Tutaj ją pokazuję teraz. Tutaj ona też zresztą jest widoczna. To jest jama okołogardzielowa, nazywana z łacińska przedsionkiem, czyli atrium. Zobaczmy teraz. Przepływ wody. Przez układ pokarmowy i przedsionek lancetnika. A zatem proszę bardzo, mamy tutaj otwór gębowy. To jest jama, o której wspomniałem. To jest atrium, czyli jama okołogardzielowa. A tutaj mamy otwór atrialny. Już mówiłem o nim. Zobaczmy teraz zatem, jak to wszystko działa. W bardzo prosty sposób. Lancetnik po prostu pobiera wodę. Ona przez szczeliny skrzelowe wychodzi z gardzieli do przestrzeni jamy okołogardzielowej i potem. Otworem atrialnym usuwana jest na zewnątrz. Teraz wypadałoby zwrócić uwagę na rzecz następującą. Otóż lancetnik nie ma odrębnego układu oddechowego. Funkcję tę pełni unaczyniona ściana gardzieli. Otóż woda, obmywając krawędzie szczelin skrzelowych, czyli obmywając gardziel, oddaje tlen, pobiera dwutlenek węgla i potem usuwana jest na zewnątrz. Natomiast jeśli mielibyśmy być zgodni z prawdą naukową, to musielibyśmy powiedzieć, że w przypadku lancetnika wymiana gazowa w gardzieli tak naprawdę stanowi mniejszą część całkowitej wymiany gazowej. Otóż większość tlenu lancetnik pobiera po prostu całą powierzchnią ciała. Jak już mówiłem, ciało to pokryte jest nabłonkiem jednowarstwowym, ta warstwa tkanki łącznej leżąca pod spodem jest bardzo cienka. W związku z tym tak naprawdę to właśnie powłoka ciała zapewnia pokrycie zapotrzebowania na większą część tlenu, które lancetnik potrzebuje do funkcjonowania. Jako ciekawostkę, chyba trzeba byłoby jeszcze jedną kwestię poruszyć mianowicie, ze względu na udział w wymianie gazowej szczelin skrzelowych, ten odcinek przewodu pokarmowego czasem nazywany jest koszem skrzelowym. Chociaż w nowszych opracowaniach termin ten nie jest już stosowany, myślę, że warto go zapamiętać, ponieważ sugeruje związek tego odcinka przewodu pokarmowego z układem oddechowym. A w przyszłości ja tę sprawę za przeproszeniem wyciągnę. No dobrze, zostawiamy zatem już przepływ wody i wymianę gazową i przechodzimy do, do układu krwionośnego. Zacznijmy może od tego, iż lancetnik jest bardzo prostym strunowcem. Ale jego układ krążenia już takiej prostej budowy nie ma. W związku z tym w szkole średniej przedstawiany jest w formie mocno uproszczonej. My nie będziemy wychodzili za bardzo przed szereg i nasz układ krążenia też nie będzie zawierał wszystkich, no nawet tych powiedzmy sobie dużych naczyń. Natomiast trochę dalej pójdziemy. Dlatego przygotowaliśmy kilka plansz i układowi krwionośnemu poświęcimy sporo czasu. Zatem zacznijmy jeszcze raz. Lancetnik ma układ krwionośny jednoobiegowy i zamknięty. Nie ma w nim serca, a bezbarwną krew tłoczą skurcze zatoki żylnej, taki pęcherzyk leżący po brzusznej stronie ciała. I drugą częścią układu krwionośnego, który, która kurczy się i tłoczy krew, jest tętnica brzuszna. Znajdźmy je sobie teraz. Zatem otwieramy naszego lancetnika, widać jego układ. Krwionośny, a w każdym razie najważniejsze elementy. Teraz powiększymy sobie tę część i znajdziemy zatokę Żylną i tętnicę brzuszną. Zatoka Żylna to właśnie ten pęcherzyk w tym miejscu, znajdując się na rycinie ogólnej, będzie to tutaj. Natomiast tętnica brzuszna to duże naczynie, które znajduje się tutaj, czyli biegnie pod generalnie, najogólniej pod gardzielą. Teraz zobaczmy w jaki sposób krew krąży w układzie krwionośnym. Pokazujemy teraz najważniejsze kierunki. Otóż skurcze zatoki żylnej tłoczą krew do przodu, wspomagają to skurcze tętnicy brzusznej, potem krew przechodzi przez ścianę gardzieli, to znaczy przez naczynia włosowate ściany gardzieli, dostaje się do naczyń, które są po grzbietowej stronie. I tymi naczyniami. Część krwi wędruje do przodu, natomiast większa część do tyłu. Tutaj widzimy to krążenie. I nie wdajemy się zanadto w szczegóły, natomiast przyjmujemy, że krew potem wraca naczyniami Żylnymi. Tutaj fragmenty takiego systemu Żylnego pokazujemy. Przepraszam, w tym miejscu to jest. Te naczynia Żylne sprowadzają krew po lewej i prawej stronie ciała z tylnej części ciała oraz po lewej i prawej stronie ciała z przedniej części ciała. I potem ta krew trafia do zatoki Żylnej. Za chwilę przejrzymy się temu nieco dokładniej, ale ogólny kierunek sobie w tej chwili już nakreśliliśmy. Aby porozmawiać o krążeniu nieco dokładniej, trzeba było przygotować model trójwymiarowy elementów układu krążenia. I zacznijmy od tego, że znajdziemy sobie te najważniejsze. A zatem, proszę bardzo. Zatoka żylna, niewielki pęcherzyk, który znajduje się w tym miejscu. Tutaj mamy wspomnianą oczywiście tętnicę brzuszną. Następnie naczynia, które biegną w ścianie przegród skrzelowych. Tutaj widzimy dwa duże naczynia tętnicze. One są nazywane pniami aorty. W tylnej części, znaczy biegnąc do tyłu, łączą się, tworząc aortę a zatem krew będzie krążyła tutaj w sposób następujący. Czyli skurcze zatoki żylnej jeszcze raz skurcze tętnicy brzusznej, krew tłoczona jest w ścianie przegród, przepraszam, skrzelowych, oczywiście tutaj tak naprawdę są naczynia włosowate. Zatem trafia już utlenowana krew do pni aorty, tak jak mówiłem, częściowo wędruje do przodu, natomiast większość krwi wędruje do tyłu. Tutaj mamy już aortę Krew zbierana naczyniami żylnymi, pokazujemy tylko niektóre. Tutaj widać żyłę lewą tylną. Tutaj żyłę lewą, e, przepraszam, w tym miejscu jest żyła prawa tylna. Tutaj zaś od razu pokazuję fragment żyły przedniej prawej. W tym miejscu zaś widzimy żyłę przednią lewą. Te żyły zbiegają się razem i każda z nich wspólnym naczyniem, tutaj pokazuję dokładnie to naczynie, którym krew trafia do Zatoki Żylnej. Z obu stron. Tutaj też jest takie naczynie. Na cześć wybitnego naukowca to naczynie zostało nazwane przewodem Kiwiera. Z tym, że to już jest oczywiście ciekawostka. W każdym razie, jak widać, krew krąży. Musisz wierzyć na słowo. W układzie zamkniętym, ponieważ no, model sugeruje, że tutaj może się wylewać do jamy ciała. Nic z tych rzeczy. Jeszcze posłuszmy się przekrojem przygotowanym przez pana Jacka. Widać tutaj Właśnie dwa pnie aorty, one są położone nad gardzielą i nad atrium, nad przedsionkiem. Tutaj zaś widzimy tętnicę brzuszną, oczywiście w przekroju. Skoro jesteśmy już teraz chyba dobrze zorientowani, jak działa układ krwionośny lancetnika, wypada jeszcze jedną kwestię rozwiązać. Otóż bez czaszkowca, a więc także lancetnik, mają już tak zwane krążenie wrotne. Na tym schemacie, na tym renderze pokazujemy żyłę wrotną. Która tłoczy krew do uchyłka wątrobowego. Z tym, że ponieważ no tutaj niewiele widać, proponuję przejść do kolejnego slajdu. Tym razem posłużymy się rysunkiem dwuwymiarowym. Mamy lancetnika, elementy układu krwionośnego. Tutaj zaś widać powiększenie środkowej części. Zobaczmy więc teraz, o co chodzi z tym krążeniem wrotnym u lancetnika. Otóż proszę bardzo, tutaj mamy naczynia włosowate, które są. W ścianie jelita. Te naczynia zbierają strawione składniki pokarmowe, i krew płynie większymi naczyniami, które wpadają do żyły wrotnej, naczynie tutaj pokazane, wędrujące do uchyłka wątrobowego. Nie pokazujemy samego uchyłka, ale tu dokładnie znajduje się układ naczyniowy uchyłka wątrobowego. Zatem pokazujemy naczynia włosowate uchyłka. Co dalej? Krew po przejściu przez uchyłek wątrobowy wędruje naczyniem, pokazuję tutaj dokładnie to naczynie, proszę bardzo, to jest żyła wątrobowa i krew ostatecznie trafia do zatoki żylnej. Czyli potrafiliśmy domknąć tę część układu krwionośnego, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to krążenie wrotne, ponieważ mamy naczynia włosowate połączone z drugim systemem naczyń włosowatych przez... Żyłem. A zatem mamy tutaj klasyczną żyłę wrotną. Nie należy mylić żyły wrotnej z żyłą wątrobową. To będzie dotyczyło nie tylko lancetnika, ale wszystkich innych kręgowców, a także człowieka. Chociaż oczywiście u kręgowców sytuacja trochę się skomplikuje, dlatego że no tam nie będziemy mieli zatoki, żylnej, nie będziemy mieli serce. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Przejdźmy teraz do lancetnika, a ściślej mówiąc do jego układu wydalniczego. Otóż narządami wydalniczymi lancetnika są nefrydia. Lancetnik ma ich stopar. Otwórzmy sobie zatem naszego lancetnika. Spójrz, niewielkie, takie łukowate, bardziej przypominające może literę L, elementy, to są właśnie nefrydia lancetnika. One znajdują się w grzbietowej części gardzieli. Zatem wypada sobie zrobić powiększenie. Proszę bardzo, tutaj widzimy nefrydia. Które są, tak jak mówiłem, właśnie w grzbietowej części gardzieli. Zobaczmy teraz, jak takie nefrydium działa. Proszę bardzo. Tutaj jest pojedyncze nefrydium. To jest ten element na naszej kolejnej rycinie. I teraz tak. Do jamy ciała nefrydium kieruje pęczki solenocytów. Solenocyty, swoją drogą, są też otoczone drobnymi naczyniami krwionośnymi. I teraz. Tutaj mamy powiększenie takiego pęczka solenocytów. Widać, że komórki, które tworzą pęczek mają charakterystyczne wici, które biegną w kanalikowej części i ruch falujący tych wici popycha po prostu wydalinę, która dostaje się do światła kanalika, czyli tutaj do wnętrza do kanalika Nefrydium. Otóż zakładam, że tak naprawdę coś Ci to przypomina. Otóż nefrydia lancetnika budową i sposobem działania, a jakże przypominają protonefrydia płazińców. Z tym, że różnica polega na tym, że solenocyty, bo to jest solenocyt i tu jest jego widź, otóż solenocyty lancetnika mają pojedynczą widź właśnie, natomiast komórki płomykowe, na przykład wypławka, mają już Pęczki rzęsek. Czyli w tym momencie mówimy o płomykach migawkowych albo po prostu o komórkach płomykowych. Wróćmy jednak teraz do działania naszego nefrydium. Otóż po przefiltrowaniu ten płyn dostaje się do kanalika wydalniczego, czyli tutaj do wnętrza, a następnie przez otwór wydalniczy do atrium, do przedsionka i stamtąd usuwany jest na zewnątrz. Dodać teraz wypada, iż lancetnik jest zwierzęciem amoniotelicznym, to znaczy podstawowym produktem przemian związków azotowych jest amoniak. Jego cząsteczki łatwo przenikają właśnie z tych naczyń krwionośnych, jaki pokazujemy, a także spłynujemy ciała do solenocytów i potem transportowane są dalej. Zatem stopar nefrydiów doskonale sprawdza się i jest to wystarczające rozwiązanie. Dodać jeszcze, więc można tylko tyle, że układ wydalniczy lancetnika pełni nie tylko funkcję wydalniczą, ale uwaga, także osmoregulacyjną. A niektóre źródła podają, że działanie tego układu to przede wszystkim właśnie funkcja osmoregulacyjna. Czyli podsumowując, droga usuwania szkodliwych metabolitów u lancetnika jest następująca. Generalnie krew, solenocyty, kanalik wydalniczy, przez otwór wydalniczy do jamy okołogardzielowej, czyli do przedsionka i potem otworem materialnym na zewnątrz. Myślę, że teraz możemy przejść już do układu nerwowego lancetnika. Otóż centralny układ nerwowy tego zwierzęcia stanowi wspomniana już cewka nerwowa. Znajdźmy ją sobie, otworzymy zatem Nasz model, proszę bardzo, widać tutaj cewkę nerwową. Wskażmy sobie zatem oznaczenie odpowiednie. Teraz powiększymy przedni odcinek cewki nerwowej. Widać, że w przedniej części cewka jest rozszerzona. To pęcherzykowate rozszerzenie nazywane jest pęcherzykiem przednim i pełni on tutaj widzimy oczywiście powiększenie i pełni ono funkcję mózgu. W niektórych źródłach możesz znaleźć sformułowanie, iż jest to pęcherzyk mózgowy. To nie jest do końca tak, tak więc sugeruję raczej używanie określenia pęcherzyk przedni. Jeszcze wykorzystajmy rycinę pana Jacka, aby znaleźć cewkę nerwową na przekroju poprzecznym, na rycinie dwuwymiarowej. W tym miejscu, proszę bardzo, widzimy cewkę nerwową, widać, że ona znajduje się nad struną grzbietową. Wróćmy teraz do pęcherzyka przedniego. Otóż nie jest on chroniony żadną łącznotkankową strukturą. Nie mamy tutaj, powiedzmy sobie, czegoś, co mogłoby zostać nazwane, nie wiem, czaszką. Absolutnie. Dalej, jeśli chodzi o cewkę nerwową, to trzeba wspomnieć, iż odchodzą od niej parzyste nerwy, które unerwiają całe ciało. Narządy zmysłów lancetnika są słabo rozwinięte. Funkcje fotoreceptorów pełnią np. oczka Hessego. Są to niewielkie skupienia światłoczułych komórek, które rozmieszczone są symetrycznie po obu stronach cewki nerwowej. Z tym, że oczka Hessego pozwalają lancetnikowi jedynie na odróżnianie natężenia światła. Z kolei w nabłonku powłoki przedniej części ciała porozrzucane są komórki zmysłowe, czucia chemicznego i oczywiście też czucia dotyku. Natomiast mówimy cały czas o cewce nerwowej i nie pokazałem jej najbardziej chyba charakterystycznej cechy. W związku z tym, proszę bardzo, tutaj widać przedni odcinek cewki nerwowej, mamy zatem pęcherzyk przedni i widać, iż on ma ścianę zbudowaną z neuronów, a jakże, natomiast jest pusty w środku. Tak samo cewka nerwowa, tutaj widzimy ścianę cewki nerwowej, ma kanał centralny, to też jest pusta przestrzeń. Ściślej zaś mówiąc, oczywiście wypełniona jest płynem tkankowym. Czyli mamy tutaj kanał cewki nerwowej. Trzeba bowiem pamiętać, iż pręd a cewka to dwie różne rzeczy. Przechodzimy teraz już do układu rozrodczego. Otóż znajdziemy sobie najpierw gonady, otwieramy. Widać, że gonady zabudowane są jako struktury parzyste. Na przekroju poprzecznym to widać bardzo dobrze. Znajdują one się po obu stronach gardzieli. Prowadźmy sobie zatem jeszcze opis. I teraz możemy stwierdzić, iż lancetnik jest zwierzęciem rozdzielnopłciowym, z tym, że dymorfizm płciowy nie jest zaznaczony. Gonady, bez względu na to, czy to jest samica czy samiec, wyglądają tak samo. Są to po prostu te parzyste worki, pozbawione przewodów wyprowadzających komórki rozrodcze. W jaki sposób więc lancetnik produkuje gamety? Otóż dojrzałe gonady po prostu pękają, w związku z czym gamety wydostają się od razu do przestrzeni jamy okołogardzielowej, czyli do przedsionka. Wraz z wodą wypełniającą przedsionek, gamety przemieszczają się. Do otworu atrialnego i przez otwór atrialny wydostają się na zewnątrz. Zapłodnienie jest zewnętrzne. Z zapłodnionego jaja rozwija się niewielka planktoniczna, urzęsiona larwa, która po pewnym czasie przeobraża się w osobnika dorosłego. Mamy tutaj zatem do czynienia z rozwojem złożonym. Zobaczmy jeszcze podsumowanie dotyczące rozmnażania się lancetnika. Mamy wszystkie elementy pozostaje więc jeszcze tylko stwierdzić, że jeśli chodzi o układ rozrodczy, to wszystko podobnie zresztą jak chodzi o inne układy i inne funkcje życiowe lancetnika. Podsumujmy zatem. Jeśli chodzi o bezczaszkowce, a ściślej mówiąc o lancetnika, bo głównie o nim mówiliśmy, wypada teraz stwierdzić, iż jest on rzeczywiście typowym przedstawicielem bezczaszkowców. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on jest dobrym modelem strunowca. Tak, jest dobrym modelem strunowca. Dlaczego? Otóż proszę bardzo, wykazuje podobieństwo do wczesnych strunowców i ma wszystkie zaawansowane cechy typu. Przypomnijmy zatem: ma strunę grzbietową, dalej gardziel poprzebijaną szczelinami skrzelowymi, wreszcie położoną grzbietowo cewkę nerwową i umieśniony ogon za otworem odbytowym. Tym ogonem, no to takie już powiedzmy sobie lekko przesadzone, stąd ogon tutaj znalazł się w cudzysłowie, dlatego że jest to krótki odcinek ciała, ale nie zmienia to faktu, że jest to po prostu dobra cecha. Wypada też stwierdzić, iż topografia układów narządów u lancetnika jest taka jak u innych stronowców czyli jak gdyby odwrócona w stosunku do bezkręgowców. Jednocześnie jednak, Lancetnik ma pewne cechy zwierząt bezkręgowych, mianowicie jednowarstwowy nabłonek pokrywający ciało i metameryczne nefrydia z solenocytami. Myślę, że możemy teraz z całkowitym spokojem stwierdzić, iż należy nam się odrobina odpoczynku. Ja dziękuję Ci za uwagę i przypominam, że po tym odpoczynku dobrze byłoby zająć się trochę notatkami i zadaniami maturalnymi. No ale to ty decydujesz tak naprawdę, co się dalej będzie działo, ja zaś po prostu zapraszam cię już na kolejny wykład.